Cześć, dzień dobry. Witajcie na moim kanale w serii pod tytułem Odbudowa spalonego Pajero. Tak spoglądam sobie na to niebo i tak się zastanawiam. Miała być już wiosna, a tu śnieg pada. Sami zobaczcie. Nie wiem, czy coś będzie widać. Co się najwidać? Jednakże takiego psikusa mi pogoda płata. No, teraz już nawet mocniej się rozpadało. Jędrze, tak jak mówię, pogoda płata mi psikusa, ale mamy jeszcze plusowe temperatury, jędrze, dzisiaj trochę podziałamy. A dzisiaj co będziemy robić? Dzisiaj mamy temat pod tytułem blacharka i ruda. Chodźcie, pokażę wam, o co chodzi. A temat jest bardzo prosty, no bo jak wiecie, ogień wytwarza temperaturę. Na każdy metal w wysokiej temperaturze albo się topi, albo się odkształca, no coś się z nim na pewno dzieje. Po ugaszeniu zostaje taki osad spalenizny. A przez długi czas nieruszany, czyli powiedzmy, że tutaj czas robi swoje, no i do tego jeszcze wilgoć i inne tam czynniki atmosferyczne, powodują, że wychodzi nam ruda. Więc co? Dzisiaj się zajmiemy tą rudą. Musimy ją usunąć. No i zabezpieczyć to jakoś. Żeby to miało ręce i nogi. I żeby to było na lata. No to do dzieła. Trochę z grubsza już obmiecione. Tak, patrząc się, to widać, że nie jest tak tragicznie z tą blacharką. To jest takie największe skupisko rdzy. No akurat w tym miejscu było największe skupisko ognia. Więc nic dziwnego. No i maska jeszcze, no ale maska to ewentualnie z dawcy będzie wymieniona. O. Albo zabezpieczę i okleję. Nie wiem jeszcze, tak szczerze mówiąc. Podpowiedzcie, co zrobić. Zabezpieczać tą maskę podkładem, ją z tej strony okleić czymś, czy po prostu wymienić zdawcę. Dajcie znać w komentarzach. A teraz jest pytanie. Jak wyciągnąć syf z takiego tutaj oto zakamarka, gdzie nie idzie w żaden sposób tego wymieść? A otóż bardzo prosto. Wystarczy użyć odkurzacza. Na to da roboty. Działamy dalej. W momencie, gdy będziecie odkurzać, to uważajcie, żeby nie zapchać przypadkiem rury. Bo potem ciężko jest odepchać. Działamy dalej. Wiecie co? Trochę ciężko jest jedną ręką odkurzać, a drugą filmować. Także widzimy się później. Thank you.
pokażę wam coś ciekawego. Zobaczcie. Gdy kupowałem to auto, pojechałem zmiernikiem lakieru po nie i przejrzałem calutkę. Centymetr po centymetrze, milimetr po milimetrze. Każdy słupek, drzwi, błotniki, dach, wszystko. Znalazłem tylko jedno miejsce, gdzie jest takie jakby uderzenie piłeczki golfowej, taka mała zapraweczka. Nic więcej, wszędzie jest oryginał. Poprzedni właściciel mówił, że tylko zabezpieczał podwozie, taką konserwację robił, z blacharki nic nie robił. Czyli wychodzi na to, że ta wstawka z tej strony, tak samo jak ta wstawka tu z tej strony, była robiona przez właściciela w Belgii, bo samochód jest sprowadzany z Belgii. Więc że jakieś oznaki korozji już tu były widać, które były usuwane. Ale powiem wam jeszcze jedno. Uratowało mnie trochę moja wiedza i takie głupie przeczucia. Jakieś niespełna rok temu robiłem pompę wtreskową. Gdzieś tam jest zakopana pod tymi kablami. I tu już się pojawiały drobne oznaki korozji. Postanowiłem to zabezpieczyć biteksem. Takie jak o, tu widać. I tak prawdę mówiąc, o, tu widać częściowo, że ruda już brała, ale tu, gdzie było biteksem zabezpieczone, w zasadzie tu też jest biteksem zabezpieczone, tylko jeszcze nie zaskrobałem dalej. A tutaj widać, że biteks cały odszedł i blacharka jest cała, praktycznie nienaruszona. Że bitek trochę się sprawdził w tym przypadku. Tak jak widać, no tutaj też jeszcze go trochę jest, ale to zaraz będę wszystko skrobał. Trochę pracy tutaj przy tym jeszcze mam. No dobra, żeby nie przedłużać, działamy dalej. A jeszcze takie pytanie do was. Podpowiedzcie, czym przykleić taką uszczelkę do błotnika, bo ta już, no ta się spaliła, natopiła, więc trzeba było całą ją zdjąć, całą muszę wymienić. W dawce jest ta uszczelka, no ale jeśli jest klejona, to same kołki nie utrzymają. Dajcie znać w komentarzach, czym to najlepiej podkleić. Tak wygląda blacharka po oczyszczeniu. Jeszcze tam niegdzie oznaki korozji są, ale tu już trzeba użyć chemii odpowiedniej do tego. Ledwo widać, już ciemno jest. Tu jeszcze są takie oznaki korozji. Wieczór się zbliża, chłodno się robi, więc że kończę na dzisiaj. Już zmarzłem, idę się ogrzać. Zatem w tym filmie to już chyba będzie na tyle. Jak widać, blacharkę mamy oczyszczoną. W kolejnym filmie ją zabezpieczymy jakimś podkładem, jakąś chemią, a najpierw tą rudą potraktujemy chemią, żeby się jej pozbyć do końca. No i co? Na dzisiaj to będzie tyle. Zaś powiem wam tak szczerze, że chodzi mi po głowie jeszcze wyciągnięcie pompy z dawcy. Zobaczenie, co tam się stało, że ona cieknie.
No i ewentualnie próbować to naprawić i spróbować odpalić dawca, żeby wiedzieć, na czym dokładnie stoję, czy to działa, czy nie działa, żeby być pewnym tych części, które tam są. Jeszcze ogłoszenia parafialne, a mianowicie, jeśli nie subskrybujecie tego kanału, to szybciutko go zasubskrybujcie, oczywiście z dzwoneczkiem, żeby dostawać kolejne powiadomienia od YouTube'a o naszych filmach. Zostawcie łapkę w górę, no i dajcie komentarz. O, a przede wszystkim to dajcie komentarz o tych uszczelkach, czy mnie podkleić. Na dzisiaj to tyle. Na razie, do zobaczenia. Cześć! Cześć, dzień dobry, witajcie na moim kanale. Jak zwykle. 3. Ale hałasem. 3, 2, 1, akcja. Standard. 3, 2, 1, akcja. Cześć, dzień dobry, witajcie na moim kanale, serii. Serii jak przeszkodzić w nagrywaniu. Na dzisiaj to będzie tyle. Zatem się wieczór robi. Ładny księżyc świeci. Na dzisiaj to będzie tyle. Co on rzekł?